dzisiaj jest, można powiedzieć, taki happening humorystyczny. Przyjechał premier w postaci pomnika. Przedstawiamy tu parę takich możliwości, gdzie ludzie mogą się wypowiedzieć na temat jakby sytuacji i jakby decyzji premiera i rządu. Jest to księga, jest to szafa, w której można się nagrać. Nawiązujemy oczywiście do różnych jakby niuansów, które były gdzieś pokazywane w różnych filmach, ale oczywiście za tym happeningiem kryją się bardzo poważne rzeczy i mówimy tutaj o kwestiach związanych czy to z wiekiem emerytalnym, czy z warunkami pracy, czy umowami śmieciowymi, czy poziomem wynagrodzeń również, bo to są największe bolączki, które dzisiaj ludzi na naszym terenie dotykają. Oczywiście kwestie bezrobocia i rozbicia rodziny, bo wyjazdy za granicę, setki tysięcy, prawie 2 miliony już ludzi, którzy wyjechali za granicę, no to jest naprawdę poważny problem dla Polski. To, że rząd tego nie zauważa, jest to zaskakujące i niezrozumiałe. No właśnie, jak oceniacie sytuację obecną polityczną? Znaczy, co mogę opowiedzieć o obecnej sytuacji politycznej? Można powiedzieć, że rząd się sobą zajmuje, czyli te ciągłe przepychanki w Platformie Obywatelskiej. To jest, efekt jest taki, że właściwie to nic nie zmienia w naszej codziennej rzeczywistości. Zero dialogu ze związkami zawodowymi, z innymi grupami społecznymi, bo przykładem są ci ludzie, którzy próbowali dogadać się w sprawie przedszkoli sześciolatków. To jest również jakby takie same traktowanie związków zawodowych, jak i tych innych grup, które coś oczekują od rządu. Rząd ich lekceważy, rząd nie prowadzi dialogu. I jeżeli nie ma dialogu, to my jesteśmy na ulicy. Czy w takiej formie, czy w formie demonstracji, czy akcji strajkowych. A dzisiejsza demonstracja, co ma na celu? W jaki sposób chcecie zwrócić uwagę pana premiera? Chcemy te wszystkie wpisy, które będą dokonane, lub nagrania, które ludzie tutaj z Jeleniej Góry będą dokonane, chcemy po jutrzejszej prezentacji, bo jutro je zaprezentujemy tutaj Jelenią Górzaną, a pojutrze postaram się to wszystko zebrać, pokserować i przesłać po prostu do urzędu, do pana premiera. Niech poczyta, co ludzie o tym myślą. Myślicie, że będzie jakiś odzew? Jeżeli on dzisiaj nie da odzewu na to, to da odzew przy wyborach, więc po prostu w którymś momencie ta sprawiedliwość go dotknie. Zajmę swoje życzenia adresowane do pana premiera. Oczywiście ci, co wolą się nagrać i swoje słowa do pana premiera, to również umożliwiamy. W tej szafie można się nagrać, po prostu bez obecności osób postronnych. Ma to zapewnić, że tak powiem, spokój, ma to zapewnić, że tak powiem, brak jakichkolwiek tutaj ingerencji z zewnątrz, po to tą szafę żeśmy tu postawili. Tak się żyje. Tak się słucha, to ciężko. Jak panie zadowolone są? Ja? Z obecnych rządów i z obecnej sytuacji politycznej? A skąd? Renta mała, małe podwyżki. Z czego tu żyć? Też tak mało. Zadowolona z obecnej sytuacji? Nie. Takie życie. Co pani myśli o tym pomniku? Niech go otworzą banki szwajcarskie. Tam mają pieniądze. Oni tam pochowali. Proszę powiedzieć im. Tam. Dali. Tam są. I ja dobrze wiem. Czyli nie jest pani zadowolona? Nie, z tego nie. Ja się dziwię, że on tu jest. Jest sprawa, którą się głównie zajmuje nawet w godzinach pracy, bądź, czyli można powiedzieć, że człowiek zapracowany, zakochany, że tak powiem, w piłce, dlatego też pod pachą, jak widzicie, dzierży tutaj odważnie dużą gałę, którą wykorzystuje, jeżeli tylko chwilę ma czasu do swojej dyspozycji. Powiedzmy dzisiaj, w dzisiejszym słowie rosyjska, jabłoni i gruszy, piękna, bardziej letnia, może wiosenna, ale wiecie, no, kwitnie, że tak powiem, uczucie między dzisiaj rządzącymi a Rosją, Putina, więc pomyśleliśmy, że czemu nie, puścimy tą pieśń, niech się chłopcy cieszą. No myślę, że to jest żenada, bo to robią ludzie, którzy nie wiedzą nic o Solidarności, nie znali, jakie były uwarunkowania, a dzisiaj stworzyli partię polityczną, która po prostu jest śmieszna. Równice. To jest też zasługa premiera i Jeleni Górzanie mogą mu za to podziękować, wpisując się w księdze lub nagrywając. 5 lat, to przecież one tego oczekiwały i cieszą się z tego niezmiernie. My się też, mężczyźni, cieszymy, że w kolejne lata nam doliczono. Nie jest to ostatnie słowo naszego rządu, naszego premiera zapewne. Słysząc o tym, jaki jest stan ZUS-u, za chwilę dowiemy się, że powinniśmy pracować w Polsce do lat 70. Będziemy mieli szczęście, łapmy się za guziki, kominiarze blisko nas tutaj.
premier też powinien się złapać, ale nie wiem, czy będzie w stanie. Co pani myśli na temat tego happeningu? To się trochę premier naczyta. Oczywiście zapewne. Ale pani jako matce jest dobrze tu w Polsce? Ja jestem akurat w Anglii. No właśnie, czyli nie jest pani zadowolona z obecnej sytuacji? I nie będę chyba raczej.